Siemaneczko, moi drodzy, witam sobie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii, w której czekamy sobie na święta. I dzisiaj, moi drodzy, jest już 23 grudnia, co oznacza, że do świąt został już tylko jeden dzień. Już tylko jeden dzień dzieli nas od świąt, a wiecie, co to oznacza? Że już jutro są, moi drodzy, święta, już jutro mamy święta. A w dzisiejszym odcinku zagramy sobie, moi drodzy, w Livetopie i sprawdzimy sobie nową świąteczną aktualizację, a także pokażę wam, jak zdobyć sobie tutaj te darmowe itemy, te trzy, moi drodzy, pary włosów. Wydaje mi się, że są to bardzo fajne, moi drodzy, włosy. Mamy, moi drodzy, włosy dla, moi drodzy, chłopaków i włosy dla dziewczyn. Ja już sobie, moi drodzy, dwie pary włosów z trzech zdobyłem. Zaraz wam powiem dlaczego. No i, moi drodzy, wejdźmy sobie już teraz do gry i zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Zobaczcie, jak ładnie wygląda tutaj mapka. Mamy, moi drodzy, zimowo-świąteczne dekoracje. Mamy śnieg, mamy drzewa pokryte śniegiem. No i mamy, moi drodzy, tutaj spawn i zobaczcie, jak to na spawnie ładnie wygląda. No i, moi drodzy, teraz najważniejsza rzecz, czyli, moi drodzy, w tej grze odbywa się koncert Marii Carey. Pewnie większość z was kojarzy, moi drodzy, Marię Carey, bo na pewno każdy z was słuchał na przykład piosenki All I Want For Christmas. Na pewno tą świąteczną piosenkę kojarzycie i na pewno nieraz znalazła się na waszej playliście właśnie świątecznych utworów. No i właśnie między innymi można sobie tej piosenki posłuchać podczas koncertu, a wiem to stąd, że właśnie byłem na premierze tego koncertu. No i właśnie dlatego, że byłem na premierze, to udało mi się te dwa itemki zdobyć, no bo to właśnie za oglądanie tego koncertu można sobie te trzy itemy zdobyć. No i ja sobie zdobyłem dwa z trzech itemków, a to dlatego, że żeby zdobyć trzeci itemek, to po prostu muszę jeszcze raz obejrzeć koncert. Nie wiem do końca, czemu twórcy tak to zrobili, że trzeba dwa razy obejrzeć koncert, żeby zdobyć wszystkie itemki, ale okej. Ważne, moi drodzy, że przynajmniej koncercik jest fajny. Polecam wam sobie go zobaczyć, bo jest naprawdę super. Ja też go dla was opublikuję na kanale jako osobny film. Nie będę wam go pokazywał w tym filmie, tylko pokażę wam go, moi drodzy, w osobnym filmie. Także spodziewajcie się właśnie odcinka z tego koncertu, żeby każdy z was mógł sobie ten koncert zobaczyć, jak ktoś was go jeszcze nie widział. Także wkrótce się ten odcineczek pojawi. No a teraz wam tylko pokażę fragmenty tego koncertu, w których zdobyłem te darmowe itemki i prawdopodobnie gra daje te itemki w tych samych momentach, także mniej więcej w tych samych momentach co ja podczas koncertu powinniście otrzymać darmowe itemy, ale uwaga, mogą to być dwa inne itemy niż ja dostałem, bo na przykład możecie, moi drodzy, dostać sobie inne pary włosów niż ja i na przykład ja dostałem tutaj te włosy i te włosy, a wy możecie, moi drodzy, na przykład dostać te włosy i te włosy, albo te włosy i te włosy, bo widziałem, że inni dostają właśnie różnie te itemy, więc różnie to, moi drodzy, bywa z tymi itemkami. W każdym razie, jak obejrzycie sobie dwa razy koncert, to otrzymacie te wszystkie itemy i będziecie mieli je wszystkie, także to wszystkie, moi drodzy, włosy będziecie mogli sobie mieć, także musicie obejrzeć sobie koncert dwa razy. Ten koncert, moi drodzy, odbywa się zawsze o takiej samej godzinie, ale tylko, moi drodzy, przez pewien czas, bo przez 4 dni, także postarajcie się, moi drodzy, odebrać sobie te itemki i zobaczyć ten koncert w ciągu najbliższych 4 dni, żebyście nie przegapili tego koncertu. No jeden koncert już miał miejsce, więc tak naprawdę zostały już tylko 3 terminy koncertów. No i, moi drodzy, koncercik zawsze będzie się odbywał o 1 w nocy. No niestety, moi drodzy, dla naszej strefy czasowej jest to taka późna godzina, ale mam nadzieję, że uda wam się mimo wszystko zobaczyć sobie ten koncert i zdobyć te itemki. Ale jeżeli komuś z was by się nie udało, to nie martwcie się, być może kiedyś jeszcze będzie okazja, żeby sobie te itemki zdobyć, a koncercik będziecie oczywiście mogli zobaczyć sobie u mnie na kanale. O ile oczywiście YouTube nie zdejmie mi tego filmu za prawa autorskie, no bo z tymi wytwórniami muzycznymi odpowiadającymi za danych, moi drodzy, artystów, to nigdy nie wiadomo, no ale zobaczymy. Trzymajcie kciuki, że takiego roszczenia o prawa autorskie nie dostanę i ten koncercik będzie mógł być na moim kanale dostępny. Skoro teraz już wiecie, jak, moi drodzy, zdobyć sobie te itemki, to możemy sobie teraz przejść do sprawdzania tej świątecznej aktualizacji. No i, moi drodzy, zobaczmy sobie tutaj tam choinkę, bo widziałem, że można tutaj podejść i kliknąć sobie tutaj coś. Także kliknijmy sobie E i zobaczmy, co tutaj mamy. Find 3 candy canes and hang them here to get a special gift for your Roblox avatar. Okej, czyli mamy tutaj, moi drodzy, scavenger hunta i jak sobie go wykonamy, to otrzymamy itemek za naszego awatara. Ale nie wiem, czy to będzie itemek tylko i wyłącznie dostępny w grze, czy też tak jak w przypadku koncertu, itemki do naszego awatara w Robloxie. Także zobaczymy sobie, moi drodzy. Także zobaczymy, no spróbujemy sobie znaleźć te candy canes. Gdzieś są 3 na mapie, także może nam się je uda znaleźć, zobaczymy. Ale naprawdę bardzo fajnie ta mapka świąteczna wygląda, bardzo ładnie ta mapka świąteczna wygląda. Najbardziej tutaj przystrojony z tego, co widzę, właśnie jest, moi drodzy, spawn, bo to właśnie tutaj jest najważniejsza rzecz, czyli właśnie koncert Marii Carey. Okej, moi drodzy, udało mi się znaleźć pierwszego z 3 candy cane'ów, także teraz pokażę wam, gdzie on się znajduje. Weźmy sobie teraz, moi drodzy, tutaj jakieś auto i teraz, moi drodzy, jedźcie tam, gdzie ja, żeby znaleźć tego candy cane'a. No i to właśnie tutaj w tym miejscu możemy znaleźć sobie tego candy cane'a, także weźmy sobie go, moi drodzy. No i teraz jak mamy tego candy cane'a, to musimy sobie chyba tutaj wrócić z tym candy cane'em na spawn, także za chwilę się przekonamy. Okej, jestem już teraz z powrotem na spawnie tutaj z tym candy cane'em, ale nie wiem, co mam z nim zrobić. Nie mogę go teraz tutaj w ogóle dostarczyć.
Dobra, już wiem, co musimy z nim zrobić, moi drodzy, i musimy sobie z tym Candy Cane'em pójść tutaj w to miejsce, moi drodzy, na szczyt tej góry i umieścić go w specjalnym miejscu, żeby otworzyć portal. I musicie pójść sobie tutaj w to miejsce i tu będzie za chwilę, moi drodzy, miejsce, gdzie można tego Candy Cane'a umieścić. No i jak sobie go tutaj umieścimy, to powinien otworzyć nam się portal. I zobaczmy, czy otworzy nam się teraz portal. Okej, otworzył się portal i teraz jak otworzy się portal, to musimy sobie do niego wejść. No i tutaj możemy wykonać nasze kolejne zadanie, a mianowicie, moi drodzy, musimy tutaj, moi drodzy, znaleźć 3 prezenty. Także poszukajmy sobie teraz ich. Okej, udało się, moi drodzy, znalazłem 3 prezent i teraz dajemy sobie go tutaj w to miejsce. No i teraz, moi drodzy, dzięki temu, że udało nam się te 3 prezenty znaleźć, to możemy sobie odebrać nasz prezent i możemy sobie zrobić to tutaj w tym miejscu. No i w tym momencie, moi drodzy, udało nam się zdobyć darmowy itemek. No i otrzymaliśmy teraz, moi drodzy, jakiś itemek i to jest, moi drodzy, chyba jakieś boisko i chyba możemy sobie, moi drodzy, to boisko postawić w naszym domku albo, nie wiem, wybudować gdzieś. Nie jestem pewien, możecie dać mi znać, moi drodzy, jak wiecie, co trzeba z tym zrobić. Ja, moi drodzy, zbyt dużo w LiveCopie nie gram, także nie wiem, do czego to służy. Teraz jak już mamy ten prezencik, to możemy sobie wrócić, moi drodzy, do lobby. No i udało nam się, moi drodzy, z tej świątecznej aktualizacji zdobyć darmowy itemek. I nie był to itemek do awatara. Czyli nie był to, moi drodzy, itemek do naszego awatara na Robloxie, a był to itemek po prostu, który możemy sobie zdobyć w grze. Okej. Z tego co wiedziałem, każdy dostaje różny prezent, także prawdopodobnie wy otrzymacie inny itemek, no ja otrzymałem taki. Tylko teraz tak się jeszcze zastanawiam, czemu to zdobycie tego itemka wystarczył nam jeden Candy Cane, kiedy tutaj była informacja, że potrzebujemy aż 3 Candy Cane'ów, żeby zdobyć sobie darmowy itemek. Może chodziło o inne Candy Cane'y? Okej, moi drodzy, tamten Candy Cane, którego sobie zdobyliśmy, to w ogóle nie był ten Candy Cane, który był nam potrzebny, żeby zdobyć sobie darmowe itemki. I sprawdziłem sobie to teraz i żeby zdobyć sobie darmowy itemek, to trzeba zupełnie co innego zrobić i zupełnie inne Candy Cane'y znaleźć. Także teraz wam oczywiście pokażę, jak możemy sobie to zdobyć. I właśnie za znalezienie tych 3 Candy Cane'ów możemy otrzymać sobie darmowy itemek dla naszego awatara. I to jest, moi drodzy, właśnie ten itemek MC Beanie Maria Carey. I taki oto itemek każdy z nas może sobie zdobyć. I teraz właśnie pokażę wam, gdzie te 3 Candy Cane'y się znajdują. Także jedźcie teraz tam, gdzie ja, żeby znaleźć te 3 Candy Cane'y i móc sobie zdobyć ten darmowy itemek. Jak widzicie, moi drodzy, mamy tutaj to auto, w którym można kupić sobie lody. No i tutaj mamy ostatniego Candy Cane'a. Mamy, moi drodzy, 3 Candy Cane'y. No i teraz tymi Candy Cane'ami musimy wrócić sobie, moi drodzy, na spawn. No i będziemy mogli odebrać sobie wtedy naszą nagrodę. No i teraz, moi drodzy, jak już jesteśmy tutaj, moi drodzy, na spawnie, to musimy sobie podejść tutaj do tej choinki. No i po prostu, moi drodzy, założyć na tą choinkę, moi drodzy, te Candy Cane'y. No i w momencie, w którym to sobie zrobimy i te 3 Candy Cane'y umieścimy na choince, to jak widzicie, otrzymamy odznakę i wraz z odznaką ten darmowy itemek. No i w tym momencie mamy, moi drodzy, kolejny darmowy itemek i jak sobie otwieram stronę, to powinienem go teraz tutaj mieć. No i dokładnie tak jest, mamy go, moi drodzy. No i to właśnie taki itemek możecie sobie, moi drodzy, otrzymać. Ale ta czapka jest duża, co jest grane, moi drodzy? Czy to jest itemek pod Big Head'a? Ale ogromna, moi drodzy, czapka. Moi drodzy, w momencie, w którym montuję ten film, pojawił się w LiveTopie kolejny darmowy itemek, związany oczywiście ze świętami. I teraz pokażę wam, jak można sobie go zdobyć, a zdobycie go jest naprawdę bardzo proste, ale potrzebujecie do tego drugiej osoby. Za chwilę wam pokażę, moi drodzy, jak ten itemek wygląda, ale najpierw pokażę wam, jak możemy sobie go zdobyć. No i żeby sobie go zdobyć, moi drodzy, to musimy sobie najpierw, moi drodzy, wybrać jakiś domek, także ja teraz tutaj dowolny dom po prostu sobie wybiorę. Możecie wybrać obojętnie jaki dom, moi drodzy, także ja sobie, moi drodzy, taki dom teraz tutaj postawię. No i przed każdym domem teraz, jaki sobie wybierzecie, pojawi się taka świąteczna
choinka. No i potrzebujecie teraz właśnie tutaj drugiej osoby, żeby mogła, moi drodzy, tutaj po prostu włożyć jakiś prezent właśnie tutaj, moi drodzy, do tej choinki. Także ja sobie to teraz tutaj, moi drodzy, zrobię i wykorzystam do tego drugie konto. I właśnie przy pomocy drugiego konta włożę sobie tutaj, moi drodzy, prezent do tej skarpetki. No i moi drodzy, jak wiecie, w tym momencie sobie to zrobiłem. No i teraz powinienem na moim głównym koncie otrzymać darmowy itemek. No i jak widzicie, tak też jest. Zdobyliśmy darmowy itemek Luxurious Snowflake Earrings. Także mamy takie, moi drodzy, kolczyki. Kolczyki oczywiście w motywie świątecznym. Są to, moi drodzy, takie śnieżynki. No i jak widzicie, moi drodzy, mam ten itemek już w swoim ekwipunku Luxurious Snowflake Earrings Mariah Carey. Także ten itemek również możemy sobie zdobyć. No i razem już, moi drodzy, możemy sobie w Livetopie aktualnie zdobyć 5, moi drodzy, różnych ciekawych itemków świątecznych. Większość jest, moi drodzy, dla, moi drodzy, dziewczyny, ale też jest, moi drodzy, jakiś itemek dla chłopców, także mega fajnie, że twórcy postanowili tyle, moi drodzy, tutaj świątecznych itemków dodać. Bardzo fajnie, moi drodzy, bardzo się cieszę, bardzo mi się to podoba. Także taki oto itemek możecie sobie również zdobyć. Właśnie chciałem już kończyć montować film, a akurat się ten itemek pojawił, dlatego oczywiście jeszcze go dla was tutaj, moi drodzy, zdobyłem, żebyście wiedzieli, jak możecie sobie go zdobyć. No i jeżeli chodzi, moi drodzy, o tą świąteczną aktualizację, to jest to już chyba wszystko. Fajnie, moi drodzy, że tutaj mapka jest przystrojona świątecznie. Fajnie tutaj ten spawn jest, moi drodzy, zrobiony. Widzę też teraz tutaj też, że jeszcze, moi drodzy, niektóre właśnie budynki mają świąteczne lampki, moi drodzy, tutaj. Także naprawdę bardzo fajnie to wygląda. No i czuć, moi drodzy, w tej grze atmosfery świąt. Pokazałem wam, moi drodzy, jak zdobyć sobie darmowe itemki. Przy okazji dowiedziałem się, że można zdobyć sobie jeszcze jeden dodatkowy itemek właśnie za tą misję z tymi, moi drodzy, candy cane'ami. Także naprawdę bardzo fajnie. Dajcie znać, moi drodzy, czy graliście kiedyś w Livetopie, czy graliście sobie w tą świąteczną aktualizację. No naprawdę bardzo fajnie tutaj mapka wygląda. Także w tym odcinku, moi drodzy, to już będzie wszystko. Mam nadzieję, moi drodzy, że ten filmik wam się spodobał i że wam pomógł. Jeśli tak, no to oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się. No i widzimy się już jutro w kolejnym filmie, ostatnim już filmie z serii świątecznej.